Cześć, cześć, witajcie, z tej strony Legion, a to jest legendarna wyprawa i idziemy dzisiaj na Cerbera, stąd skąd skończyliśmy ostatnio. No i jest tu też lekki dodatek, który zaraz sobie pokażemy. O, zmieniłem sobie łuczek na coś takiego, widzimy. Wyssanie zdrowia, energii, kontratak wysysający energię, zmniejszenie witalności, całkowite obrażenia. No i jest tutaj to umiejętności ducha, którego niestety nie mam, więc to nie będzie nic tutaj zmieniało, a potężne uderzenie daje umiejętność, która jest aktywowana przy ataku. Zadawanych obrażeń przekształcanych w zdrowie jest 100%. Tym. No, idźmy sobie przetestować to wszystko. Jak to będzie działało? Jeszcze tu kilka potworów przed Cerberem będzie do zdjęcia tych makajów. Zobaczymy sobie, jak to tu działa. O, nawet jakiś bosek był, ale szybko padło. Właśnie była zaprezentowana ta umiejętność. O, właśnie to, jak ładnie. Tego łuczku działa właśnie. Zaraz to przetestujemy na Cerberze. No, z Cerberkiem to może być ciężko. No, ale zaraz zobaczymy. Co tutaj w trawie piszczy. No, szybko poszło. Łuczek fajny. Znalazłem go gdzieś po drodze. Chyba jak masochistką gdzieś tam grałem. To mi to wypadło. I tak sobie myślałem, a może go użyję? No i testujemy sobie go konkretnie. Dobra, lecimy. Elysium. W tym odcinku to już trzeba będzie się zabierać w końcu za tego Hadesa. No to chociaż czy dojdziemy? No, mam nadzieję, że dojdziemy. Tu jeszcze kłyściki. Dobra. No to zacznijmy tą podróż w stronę Hadesa. Ładnie, ładnie to sypie. Zobaczymy, co przyniesie. Mam nadzieję, że coś dobrego ta broń przyniesie. No, pomimo, że ten łuk nie jest pod moje mistrzostwo wykorzystywany w pełni, to widzę tutaj światełko w tunelu dla tego łuku, bo jest po prostu ma obrażenia duże. Na ile mnie te obrażenia na końcu zawiodą, czy wspomogą, no zobaczymy. Znowu zainwestowałem w obrażenia, które nieumiejętnie wykorzystane mogą mnie zabić, no ale dobra. Załóżmy, że nie będzie źle. Pozytywne myślenie, więcej wiary. Tutaj nic pewnie nie ma dobrego. Ale otwórzmy wszystko. No nic. Lecimy dalej.
A więc w stronę słońca. Tutaj. Dobra, zaraz sobie po gościa tutaj pewnie wrócimy, bo nie będę go, tego łucznika brał, zanim nie oczyszczę pola, tak myślę, bo może paść, po co się wracać później. Zrobimy to na szybciorze i ja się tam później po niego wrócę. Zaocznie, żeby też nie tracić czasu. I sobie zrobimy questa. No, na normalu mnie ten potwór obrężniczy chyba sprzątnął, z tego co pamiętam. Tutaj właśnie. No ale teraz już tego błędu chyba nie popełnię. No to popełnię pewnie inny. O, coś tu wpadło. Nie zmieniłem sobie szybkości myszki, a to jest też... Nie lubię na moim ostatnim speedzie myszki grać, bo jest za szybki pod tą grę. Nie wiem, ile tam mam, 1200 DPS-ów chyba. A ten ostatni, albo 1600, kurczę, nie wiem nawet. Po prostu się czuję, że za szybko wskaźnik lata i to jest jedyny wyznacznik, już nieważne. Nieważna ilość. Jak nie możesz się trafić we wrogów, to wiesz, że coś się dzieje. Dobra. Ostatni? Czyżby? Chyba tak. Ale wytuczmy jeszcze tutaj te wszystkie, by nie było niedomówień. Bezbożna. A to ci jedna Melenida chyba, czy jak one tam się nazywają. Melenidy. Melenidy, tak. Gra mnie zweryfikowała. Dobrze. No. Dobrze, wrócimy sobie więc do tamtego gościa. Zaraz wracamy. No jednak już jeszcze przeczyścimy tutaj to pole, bo tu jeszcze nie wyczyszczone. I wtedy tego gościa łucznika weźmiemy ze sobą. A to może nawet nie będę przerywał, bo to i tak już jest przy tym gościu, więc no dobra. Nie będziemy na szybkości. Weźmy go sobie. Tutaj kłyściki. Dobra, posłańcu, dajesz, dajesz. I lecimy sobie. A, szybko poszło. No i teraz... Ach, Menelaos, tak, dziękujemy za ludzi. Idziemy na jaskinię. O, potwór. Znowu. Tu jeszcze coś się dzieje, czy to byłem ja? Chyba to byłem ja. Ja robię burzę duchową, trującą. Kurczę, troszkę to wkurzające, bo
Jak słyszę odgłos, jak to leci, to się zastanawiam, czy to nie we mnie. To takie troszkę zwodnicze. Ale kwestia pewnie przyzwyczajenia, żeby... No... W sumie to przyzwyczajenie też mnie może kiedyś zawieść, jak przeciwnicy tak puszczą coś na mnie i będę słyszał, a się pomyślą, a to moje chyba, to mój skill. A tutaj nagle przeciwnik mnie bombarduje, jakieś te keresy na przykład. Dobra, przeczyszczona. Lecimy dalej. Zaraz, czy tu jeszcze coś jest? Nie, chyba nie. Podejrzanie mi się ten łuk wydaje taki... Jakby odpalić szósteczkę. Zobaczmy, jak to teraz będzie hasało. O! Ładnie, ładnie. Bardzo ładnie. No, trzeba przyznać, całkiem solidnie. Na buście. Póki co. No i tak będę musiał finalnie myśleć o jakichś rzeczach, które mi mistrzostwo łowów podciągną. To będzie to jeszcze lepsze. Zaraz. Tu są powbijane, więc spoko. Chciałem jeszcze jeden łukczek dzisiaj stestować, ale jak widziałem po obrażeniach, to strasznie słabo wypadł. Skrzydła Izydy? To był chyba łuczek. Czy coś takiego. Na pewno jakiś bogini. Czy skrzydła Isztar? Kurczę. No. Na końcu go pokażę może. To zobaczymy, bo mam go gdzieś w skrzyneczce właśnie wyciągniętego. Ale... Za słaby był, za słaby. Chciałem nowością powiedzieć, ale stwierdziłem, że no tym no to chyba nie będzie sensu, bo no obrażenie jakieś 4 razy gorsze. Więc tak wyszło, że też wiadomo, nie można wszystkich obrażeń porównywać, bo tam są też jeszcze jakieś skille w niektórych łukach, ale tutaj to no przepaść była straszna. No a teraz idziemy z tym kwestikiem sobie znowu spróbować zgładzić. No, jak ja tego nie lubię, to walczymy o sztandar, przełęcz achajską. Kto zna? Achajską przełęcz to wie. Dobra. To lecimy dalej. Kwestik znowu zrobiony. Tutaj bez Mecyi. No, ten łuczek wymiata, że nawet nie muszę wrzucać. O, na strzała wszystkie 4 padły. No, chyba jednak lepiej wrzucać te debuffy. Bo fajnie to działa. Może spryski im robią sieczkę. Nawet jak są dość daleko od siebie oddalone, jak widzieliśmy. A tutaj tych wszystkich trutek. Dobra.
No byle do tego legendarnego poziomu, byle tam, bo tu już mnie zaczyna to... No tak lekko... Zaczynam się przyzwyczajać do God Mode'a na tym epiku. No pomimo, iż i tak padłem tutaj jak na razie chyba dwa razy. Na samym początku i... Gdzie ja to padłem później? Gdzieś padłem. A, na tym. Na smokowcu, który mi odbił obrażenia. Tam padłem, tak. Już sobie przypominam. O, skąd tu Makajowie? Jakaś wioska makajowska. Jak to ładnie wszystko pada. A, moi goście, jak fajnie z tymi tarczami wyglądają. Jaka idzie brygada. Partyzantów. Masochistów. Legion samobójców. Tak. To oni. Dobra, zwiedzimy tą jaskinię jeszcze. Aczkolwiek tu jest to fragment tego zaklęcia, którego nie będziemy brać, więc... Taka podróż niepotrzebna w zasadzie, no ale chociaż exp padnie. Dobra, tyle. Niedużo tego było, ale szybko poszło. No to lecimy dalej. Akademia Sofoklesa. No i będziemy się wybierać na pole walki, pole dziadochów. O, tutaj padłem na normalu. Pamiętam. Pamiętam, tak. Nie było litości dla mnie. Ognista ta wiedźma mnie zgładziła. Od kamieniu ognia. Kamienia ognia chyba, tak? Czy kamienia żaru? No, czegoś z tych takich do skarbca Kadesa potrzebnych. To ta jedna mnie tu zmuciła. No ale tym razem, no, nie dam się. A, to wysysanie zdrowia teraz mam, więc... Tym razem jestem troszkę chroniony. A propos jeszcze builda, co myślałem o tym wampirze. No to wampir sam w sobie może być dobrą też postacią na Toxianubisa. Bo pomimo, iż zbieramy tam jakieś obrażenia od... Wiadomo, odbicia. To jakby to dobrze wypośrodkować, to taka postać, co sobie uzupełnia życie i dostaje te oddawane, to by może jakoś tam da radę przeżyć. No ale tak czy siak ten Toxianubis jest no ciężki.
Dobra, jedziemy sobie tutaj do tej właśnie, gdzie zginąłem kiedyś. W tą stronę. Jest, już ją widać. Dobra, przeczyśćmy tu jeszcze. Chyba ją stąd ściągnę. No, albo ona mnie ściągnie. To jest fajne stanowisko snajperskie. O, jest i ona. Kurde. Zaczęło się. No i się skończyło. Kamień płomieni, o widzisz. To jest takie coś. Dobra, lecimy dookoła. Wysprzątać tutaj wszystkie mosty. Ale to pięknie przechodzi. Na wylot jeszcze wszystko z wysysaniem zdrowia. Coś pięknego. A, może zrobię tą postać na wysysanie zdrowia trochę taką właśnie. Jak teraz myślę. Fajnie to działa. Przy moim deficycie zdrowia to by było coś. Tylko znowu jak zostanę ogłuszony, to mam, no, pod górkę wtedy. Bo mam mało życia. No właśnie. Co tu się dzieje? Ja bombarduję, mnie bombardują. O, jak fajnie ich ściągniemy z dołu. O, jest to miejsce, gdzie kiedyś miałem fajne zdjęcie. Zrobione tutaj. Tak wyszło, wtopione w obraz. To jeszcze jak był ten... dawno temu, jeszcze jak funkcjonowała jako tako Akademia Titan Quest, tam wrzuciłem, pamiętam, to zdjęcie. No, było takie dość śmieszne. Może jeszcze to gdzieś tam jest. Poszukałbym kiedyś. Ojej, jak to wszystko pada, jakie bombardowanie, nie no. Moi goście, ile w ogóle oni przeżyli, jaką drogę. To jest najlepsze. Jeszcze chyba tak daleko z tymi moimi przydupasami nie szedłem. A, bo to tarcza energetyczna ich chyba chroni fajnie. Przejaja. Ale tych makajów, kurczę. O, liczę. Jej, nie mogę się ruszyć. Co to było za... kolejny bohater. No, ciężko było. O, łapka ostrzy, a masz. Jeszcze musimy tutaj zajść. Ojej, ten łuk jest piękny, jak on bombarduje ich to. Szkoda tylko, że tak wolno, a nie od razu, że bagna, ale mimo wszystko, bo jeszcze mogą uciec, jak są szybcy, a jak stoją w jakimś miejscu jedni, a za nimi drudzy, którzy dopiero dobiegają, to ci drudzy zbierają tym wszystkim później. O, właśnie ten podchodzi i bago wszystko bombarduje. No, fajnie to działa. No, na przykład na takiego tyfona myślę, że zadziała. Takie bombardowanie go z daleka.
To by było coś. Nic. Ten łuk na razie chyba najlepszy, jaki znalazłem. Pomimo, iż tamten wcześniejszy, ten upis miał do lodowej chmury troszkę. No ale chyba będę musiał odżałować lodową chmurę. No finalnie to i tak będę pracował nad czymś, co mi będzie dawało z wszystkich itemków jak najwięcej plus do umiejętności wszystkich oczywiście, nie, że do jakichś jednych, więc może nie do końca ten upis był taki fajny, chociaż tam było plus jeden w nim. No i to było takie dość ważne. No ale są też inne itemki, które może się akurat uda. Znalazłem jakiś na przykład naszyjnik plus 2 do wszystkich umiejętności chyba. Gdzieś tam leży. Żeby wbić do niego jeszcze coś, co, bo to jest ten z zielonych. Nie jakiś legendarny. Więc można by było jakąś esencją go uzupełnić o coś. Ponadto też znalazłem fajny mistrzostwa łowu plus 30 chyba parę procent do zdrowia. Kupiłem sobie w Eternal Embers u jakiegoś sklepikarza. Fajny łuczek, naszyjnik. Tylko no, niestety nie na takiego łucznika, co ma mało zdrowia, te 30% to dużo mu boosta nie dają w sumie. No wiadomo, im więcej masz zdrowia, tym ci procenty więcej też zdrowia dają, więc nie wiem, czy nie lepszy byłby na taką postać plus na przykład 500 do zdrowia niż 30%, ja wiem. No nie, może nie. Może jednak nie mam racji w tym momencie, bo rzeczywiście mając 3000 zdrowia, no to te 30% da nam 900, nie 500. No to rzeczywiście to jest może lepsze. Tak czy siak, no bez szału, jak to można zrobić szał na innych postaciach z dużą ilością HP. O, doświadczenie, bierz, bierz. Mamy doświadczenie. Klatki, po co to otwieram, nie wiem. Bo jestem za dobry, żeby tu więzić ludzi po prostu. Chyba dlatego. Dobra. Pomimo, iż ci ludzie to już wiadomo, duchy. Już jesteśmy po drugiej stronie. No. Questik kolejny. No, żebym go tym razem nie zapomniał oddać jak ostatnio. Chciałem się wracać, kurde, jak głupi. Zamiast go od razu tutaj zgładzić. No. Piękny ten łuczek jest, piękny, naprawdę. Nie spodziewałem się, że w ogóle znajdę coś lepszego od tamtego. Podejrzewałem, że na tamtym łuku przejadę już chyba do końca gry. A tu widzę, że byłem w błędzie, bo ten jest, o nie, bo lepszy. Póki co. No i już prawie jesteśmy. Rzut beretką i u Hadesa, no. No, jeszcze troszkę, ale bliżej niż dalej.
Jak to pięknie bombarduje po prostu. No, na legendzie zobaczymy, jak to będzie działało. Bo chyba utrzymam ten łuk do legendy, coś czuję. Że już nic go nie wyprzedzi. W tej prostocie i idealnym zajawką takim z tym skillem. No, bombardujemy. Buch. No i przejście do Hadesa otworzone. Dobra, no to teraz tak. Sprawdźmy nasze questy poboczne. Metus wśród umarłych. Kurczę. No, pójdziemy po niego jeszcze. On gdzieś tam siedzi. Zaraz. Zanim pójdziemy dalej, zrobimy go. Oj, tu jest właśnie gość. Pierwsza kraina w wieży osądu. Zapomniałem o nim całkiem. On tu się krył i właśnie. To wszystko. Dobra, wracamy sobie na Hadesa. Jazda. Do środeczka i tyfonek. A. No, bombarduj go. Ha, za późno. A. Chciałem zobaczyć, jak go zbombarduje, a tu jednak no nie wyszło. Dobra, lecimy. Więzienie Hadesa całe. No, pytanie, czy zdążymy to zrobić? No dobra, spróbujmy, może się uda. Jakoś w miarę szybko. Oczywiście, no bo o to chodzi. Czasu niewiele zostało. No ale postaram się jak najszybciej to zgładzić. Bez zbędnych ceregieli. Lecimy, lecimy. Oczywiście jeszcze generał Hadesa trzeba ściągnąć po drodze, bo to da nam troszkę boostu za tego questa. No i dobra, tutaj wyczyszczone. Teraz ta strona. Okej. No, tak to ciekawe, jak będzie tutaj ciężki. No, mam nadzieję, że go ubije, ale to wie. Dobra, tu wyczyszczone. Biegniemy, biegniemy. Do przodu, do przodu. No, na to wygląda, że nie będzie jakoś tam bardzo tutaj skomplikowana przeszkoda. W postaci tych wszystkich wrogów, bo no jednak wszystko leci, jak pada na hita na dwa. O! Tu się już zaczęło coś robić. Jakaś trutka.
na mnie wskoczyła. A, bo kurczę. Lecę jak normalnie. Jakbym pływał bez majtek, a spuścili wodę w basenie. Tak, ziołowy lek zdjąłem i było chwilowo niebezpiecznie. Okruchy Rebu. Dzień dobry. O, z tymi okruchami Rebu to też, żeby, jak pamiętam, się bawiłem, żeby, kurczę, zdobyć odpowiedni ten. Odpowiednią opcję za kompletność esencji to też. Ale się udało jakiś tam akurat. Czy myślałem, żeby zdobyć plus 2 do wszystkich umiejętności, pamiętam. Tą esencję wypadło mi odporność na żywioły, ale reasumując, odporność na żywioły mi się na tamtej postaci, tej masochistki, bardziej opłacała. Bo się udało plus 2 do umiejętności zneutralizować innymi itemkami. Chwała temu. Bo bym się, kurde, bawił tutaj w dropy na legendzie tych kryształów Erebu do nieskończoności. Dobra. Tu zgładzone. To jeszcze tu się przejdźmy. Dobra, wszystko tu jest przepenetrowane. Lecimy dalej. Kręte zejście. Nie, no tutaj do... Trzeba będzie do bólu jednak, żeby tego Hadesa w tym odcinku zmucić. Aha, pierwszy generał chyba będzie. Czy mi się wydaje? Tak, jest. Pierwszy generale. O kurczę. No. Zaczynało się robić niebezpiecznie. Z tym wyssaniem. Dobra, 1-0. Bierz, bierz, bierz. O, jestem przepełniony. Kurde. Dobra, sekunda przerwy. Dobra, porządki porobione. Porządek w walcie, porządek w ekwipunku. I lecimy dalej. Na szybkości, żeby już nie przedłużać głupotami oczywiście. Trzeba tego Hadesa tu ściągnąć. Nie ma tu co się tu cytolić. O, już się bałem, że jakiś daktylo. Ale to bombarduje, no kurczę. Koks. O, jesteśmy w ostatnim. Już w fontanience ostatniej.
A więc Hades jest blisko. No, a tutaj te pajęczaki, jakie są, kurcze. Niedobre. Ta elektryka mnie tu troszkę potrafiała. O, będzie teraz się działo. O kurde. Nie wiem, czy iść tam, czy nie iść. O kurde. Troszkę ciężko widać, co się tu dzieje. Bo jakby... No ale już poszli na szczęście. Ale takie ciemne pole nagłe i... I bieda by mogła być. No dobra, lecimy dalej. Po trzeciego... generała Hadesa. Teraz ja mam klucz strażnika dusz. Ja sobie mogę go tutaj... Mam czy nie mam? Może nie mam jednak. Chyba sobie nie otworzę. Sprzeniewierzyłem. O, jest gość. Dobra. No, nie było źle. Tu jeszcze jakiś behemot. I przejdziemy się tu górą jeszcze. No dobra, wracamy na ścieżkę prowadzącą prosto do generała i do Hadesa zarazem. Dobra, na wszelki sobie rzucę bafiki i inne gady. Mamy to. Plus 5 całkowitych obrażeń, generałowie Hadesa wszyscy zneutralizowani. No i teraz decydujące starcie. Najpierw ta nasza wiedźma od kamienia dusz. No i strażnik. Dusz, a potem jeszcze pewnie daktyl kolejny. O, i wypadł jeszcze level. Strażniku drogi. Mamy klucz, mamy klucz. Rancor, o. Dobra, przejdźmy się jeszcze tu. Cokolwiek tu jest. Aha. I tak trzeba było tu iść, bo tu jest kryształ Erebu. No oczywiście. Hełm Porfiriona. Dobra. No, to teraz jeszcze wiedźma. Jak tutaj gdzieś dojść? O. Sobie otworzymy. Ale tam gdzieś jest gość, do którego się nie da dojść. Się zastanawiam, a jeszcze tu są. Właśnie chyba się już do tego gościa, co tam gdzieś się czai, nie da się w żaden sposób dojść. Po tym jak zrobili to ulepszenie do cofania się do fontanny. No i niestety już takie sekretne przejścia nie dla nas. O, ale padł. Czy to był daktyl? Nie, tu jest daktyl. O kurde. Daktylu.
Jocie! Ale coś mi nie trafiało. Prawie mnie zgładził. Jakby mi tak walnął, to by było ciężko. No dobra, jesteśmy w końcu. Gdzie konkretnie? A więc konkretnie Hades. No i tutaj nasza przygoda w tym odcinku się skończy. Zobaczymy w jaki sposób. Ach. Uciekamy. No. O kurde, dostałem. O kurde. Ale teraz ty dostaniesz. Oj, oj, oj. No, to teraz to dostałem ja. No i mnie zgładził. Za bardzo się skupiłem na obronie, zamiast go atakować. No nic, wracamy. Wracamy po gościa. Dobra, już jesteśmy. No to drugie podejście. Ła! Kurczę, gdzie mój refleks się podział? No dobra. Dało się na raty. No niestety, porażka. Ale ostatecznie zwycięsko. I koniec czwartego aktu. Chociaż mamy jeszcze Admetusa w Elysium. No to jeszcze go znajdziemy. No a jeszcze wejdziemy sobie do Ragnaroku, żeby tu mieć wszystko ogarnięte. Idziemy tego Admetusa szukać. No i jest Elysium. No i tu jest gość nasz. Admetus. I bijemy sobie jeszcze skille. No i przyjdzie czas, aby zakończyć w końcu ten odcinek. A bijmy sobie może tu, tutaj. No i ze włowów, no coś by tu patrzowało. Może w to. Dobra, to by było na tyle. Widzimy się w następnym odcinku. Brak na roku. Koniec czwartego aktu. Trzymajcie się. Cześć. Głowy mają usta, ostatnia wieczerza dla szczęścia druhle.